dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. 2 kwietnia w lwowskiej bazylice metropolitalnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył uroczystej mszy świętej Niedzieli Palmowej. Ta niedziela przed Wielkanocą upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. We wszystkich kościołach msza święta rozpoczyna się z poświęcenia gałązek wierzbowych i procesją do kościoła, a podczas liturgii słowa czytany jest fragment Ewangelii o Męce Pańskiej na głosy. We Lwowie poświęcenie palm odbywało się tradycyjnie pod tablicą pamiątkową świętego Jana Pawła II, a następnie wierni i duchowni przeszli w uroczystej procesji wokół kościoła. Eucharystia zakończyła się śpiewem gorzkich żali przed Przenajświętszym Sakramentem i błogosławieństwem wiernych na owocny udział w Wielkim Tygodniu, który faktycznie rozpoczął się w Niedzielę Palmową. Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc trudzonemu, krzepiącym słowem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgię. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł. Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Górę serca. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.